Zachariah. Take care. Cześć, z tej strony Paweł Kruszyński, kanał 64BTV. Witam Was w kolejnym odcinku The Technomancer. Będziemy realizować zadanie z podziemną gazetą. Oczywiście dla osób, które subskrybują kanał i oglądały ten odcinek poprzedni, to zobaczyliśmy się i spotkaliśmy się dosłownie za chwilę. Natomiast oczywiście pozdrawiam i przedstawiam się dla osób, które trafiły tutaj może z wyszukiwania i jest to ich pierwszy odcinek na tym kanale. Nie subskrybują jeszcze mojego kanału, do czego szczerze zachęcam. Konkursy, losowania i fajne gameplaye staram się realizować na tym kanale. Wejdźcie, zapoznajcie się z informacjami, szczerze zachęcam. Zachęcam również do oceny tego odcinka, łapka w górę, łapka w dół. To informacja zwrotna dla mnie. Słuchajcie, robimy zadanie oczywiście. Podziemna gazeta. Jesteśmy już w punkcie, w którym powinniśmy rozpocząć i zacząć to zadanie. Zmaterializowała nam się tutaj postać, z którą mamy porozmawiać. Zamek na drugim poziomie nie stanowi dla nas zagrożenia. Przypływ koncentracji, to są jeszcze napoje, z których nie korzystamy. No i cóż, rozmawiamy, rozmawiaj z przeciwnik. Hi. Hello there, Mr. Mancer. Good to see you. Zobaczmy, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o to, co się dzieje w opozycji. You have no idea the number of our people who've been arrested, tortured, killed. But all of Victor's brutality is starting to backfire. The people are getting fed up. They're joining us in droves. Problem is, it's not easy to organize everyone, especially when we don't know who the ASC spies are and aren't. But we still need to get the truth out to the people. It's the reason our publications are so important. It's just one voice of reason. Standing up against the relentless lies and propaganda the regime's spreading. It's... I'm sorry, I'm sure I'm just preaching to the choir. No to już wiemy, o co chodzi. Opozycja nie radzi sobie najlepiej. Zaproponujmy pomoc, oczywiście. You heard right. Me and my group publish the real news. So people get to hear what's really going on past the propaganda. Problem is, we're having trouble getting reliable information. As you can imagine, we're being hunted too, which makes it harder to meet up with our informers, a lot of whom are turning up dead. Rumor is, the army's reducing its number of troops, but it's just a rumor for now. Well, I could probably talk to my former captain to verify it. That all you're looking for? No. We also know that we lost the war to Aurora, but don't have any details about it. Not a single soldier even came back from the front. We want to know what happened. How'd we lose? Dandolo's probably heard and probably has a better political perspective and understanding of it than anyone else I'd know. That it? No. One last thing. We heard about a rebellion in a prison camp a while back. But it wasn't the prisoners who rose up. It was the mutants working there. Heard a lot escaped. And do you want to know details? Sure. For that, I can go right to the source. Mutants have settled down in a place I know. I'll see if I can get some answers for you. I'll be back when I find them. It would be a big help. Looks like I wasn't wrong in asking you. Be careful out there. Uzyskaj od członków ruchu, uzyskaj od mutantów informacje. I dowiedz się od Elizy Major, czemu zmniejszyła się liczba żołnierzy. Porozmawiaj z Dandolem o klęsce pełni. Sporo tego. I wiecie, co to sugeruje, że będziemy mieli dużo biegania. Zobaczmy na mapę, jak tutaj będzie najbardziej optymalnie wykonać zadanie. Na tym poziomie chyba nie wykonamy niczego. Natomiast z poziomu kanału będziemy mogli pojechać i do Noctis, i do... Tak, w dwóch miejscach będziemy mogli uzyskać informacje, więc w takim razie najszybciej to, co się da zrobić, to udać się do kanałów, przez kanały do Noctis. W Noctis uzyskamy od dwóch źródeł informacje, co też się tutaj wydarzyło. Nie, Zak, tutaj, mój drogi, nie wyciągaj broni, to nie jest miejsce, w którym będziesz się bił. Być może później w questie dotyczącym walki na arenie, ale jeszcze nie tutaj. Do kanałów mamy niedaleko, to bardzo fajnie. Jakoś to zostało trochę przemyślane i
szybko możemy się tam dostać. Mam nadzieję, że wyjdziemy gdzieś w pobliżu łazika i nie będziemy musieli strasznie długiej drogi przemieszać. Oczywiście narzekać tutaj nie będę, bo dlaczego miałbym? No jednak kawałek do kanałów mamy i no i cóż, zmierzamy tam. Zastanawiam się, czy rzeczywiście muszę tutaj walczyć z tymi stwojami, czy po prostu mogę sobie wziąć pobiec i je ominąć, walkę sobie darując, a figa z makiem. No, niestety nie mogę zejść na dół, ale chyba mogę już schować broń. O proszę. Nie no, moi przyjaciele tu walczą z buta. Strzał w kolano, delicious. Już wszyscy? Dobrze. Nie, tam jeszcze się wzięli za walkę, patrzcie. O, udało się go zranić. Zrobimy sobie tutaj soczyste tornado. Rzeczywiście ta walka idzie nam coraz lepiej. A może tędy będzie bliżej, wiecie co? Tak się zastanawiam, tylko żebym nie poszedł w jakieś głupie miejsce, z którego później będę musiał wracać. Nie, zdecyduję się jednak na drogę tędy. Ale w międzyczasie oczywiście mamy poziom, więc będziemy mogli wydać sobie tutaj punkt na ulepszenia. Mamy ulepszone łuki elektryczne. I teraz właśnie, co teraz powinniśmy rozwijać? Mamy walkę kosturem, która sprawdza się całkiem nieźle. Wiecie co? Tutaj sobie chyba rozwinę większą kontrolę nad ruchami w trakcie wykonywania tornada. Dlatego, że to jest dobry pomysł tego tornada. Rzeczywiście coraz częściej korzystam. Pancerz magnetyczny. Szkoda, że on się sam nie podtrzymuje i musimy decydować o jego... Ciekawe, jak tutaj wygląda możliwość kontrolowania tych ruchów w trakcie... Ależ mnie trafił. Dobra, lecimy dalej. Już nie będziemy się bawić w pozbawianie serum, to bez sensu. Czy ja dobrze idę? Mam nadzieję. O, na razie nie mogę włączyć mapy. Chyba trochę nie tak skręciłem. Gdzie jest nasz łazik? Czy zmieszamy w ogóle w stronę łazika? Tak, zmieszamy w stronę łazika. Dobra. Ach, zapomniałem, że on tak zdradziecko biegnie. Ależ mi przyłożył. No nie, nie zdążyłem rzucić błyskawicy. Ale teraz przejdziemy przez nich jak przez masło. I to już chyba zakończy walka. Jakaś broń by się rzeczywiście tutaj przydała dla Fobosa. To przelecimy. Dobrze, lecimy. Tędy tu otworzyć. Tu po schodach i tutaj też chyba będą czekali na nas żołnierze, oczywiście. Nie strzelaj do mnie. Chcący wykonałem tornado. Ponownie pomyliłem tutaj klawisze. Po prostu tak nie stój jak to. No, tak to zaraz tutaj się położymy. Dobrze. Kolejny sukces, który możemy zapisać w naszym dzienniczku. Tędy. Tak, chyba tędy. Coraz bliżej jesteśmy łazika.
Im bliżej jesteśmy łazika, tym jeszcze więcej stworów pokonać musimy. Ciekawe, czy dla was ta walka jest taka... Czy wam to przeszkadza po prostu? Zak, w którą stronę się poruszasz? Dobrze, już wszyscy, tak? Wszystkich was tutaj już mama miała. Tędy do łazika, tak? Szkoda, że nie ma tutaj takich punktów, w których można się szybko poruszać między jedną lokacją a drugą, ale... Tak jak powiedziałem, jest to też okazja do tego, żebyśmy mogli sobie nabić tutaj punktów doświadczenia. Drużyny na razie kompletować nie będziemy. Udajemy się szybko do Noctis po informacje, które będą potrzebne ruchowi oporu. Ponownie nie chcecie sobie porozmawiać w czasie podróży? Nie? Najsza noga na nogę. Andrew siedzi pewnie. Bawił się swoją nową ręką. Widać to po minie. Zadowolony jest chłopak. Noctis Caravanserai wita nas. A my lecimy. Chyba najbliżej będziemy mieli, wiecie co, do Dandola. No to już widzę. Widzę tutaj. Zamek? Tak, zamek. Zamek i Dandolo. Donaldo. Jakoś tak przyjemnie mi czytać to. A jeszcze czeka nas podróż na górze, no bo jakżeż by inaczej. Wiem, że musisz mnie o coś prosić i zaraz porozmawiamy. Tylko wiesz co, daj mi się przespać trochę. To zmierzch humorze. I jedziemy. Ciemne są oblicza. Ciemne jest oblicze Marsa. Tak, porozmawiajmy z mistrzem. I'm glad to see you. You, what you did, what you risked for us, no one will ever forget. We lost many, and for that we are mourning. But we can at least celebrate that because of you. The order has not disappeared. We're brothers and sisters. We stand together. Yes, and others have joined us too. You know, the merchants spread the word to those who are still in hiding. But for those non-initiated and those who passed, we are all here. Did the great master manage to tell or give you anything before he passed, before his sacrifice? He told me to watch over the order, gave me a tablet. He'd managed to translate the text of the relic I'd brought back from an excavation in Aurora. And what did it say? It talks about an important research base, the largest the settlers ever built on Mars, one that was in contact with Earth. It had a beacon. Unfortunately, it didn't say where the base was. Only the location of a smaller dome that housed some of the larger base's scientists. Then we must find it. Oh, I can feel it, Zachariah. We are so close to contacting Earth again. Maybe, but I have the feeling we're not the only ones who know about it, though. Thanks to Alan, the ASC might have gotten their hands on the tablet while the Great Master was being held. Alan? How could he betray our order? We have to beat the ASC to that dome. What can I do to help? A, wiecie co? Zastanawiam się, czy tutaj powinienem mówić, że chcę zostać wielkim mistrzem. Zapytajmy na razie o poszukiwanie Ziemi. Well, first, that search has been stalled for years. At the beginning, of course, we collected anything relating to the settlers. Most of the relics, though, turned out to be just simple tools. The wars and our inability to travel out of our infrastructure had all but squashed the opportunity to explore. This is the first time that we have been freed of our yokes, free to explore again. What limits our work, though, is that few of us can read the settlers' secret writings. A gift, I believe, only the Great Master had. And with the most important knowledge having been written in that language, what we know, though, is that there is, in fact, an intact beacon somewhere. That there are still many undiscovered sites, and now today, with you, we have a hope again to find it. Moi drodzy, to był chyba
To była chyba między innymi część jakiegoś zadania, które wykonałem niepotrzebnie. Tutaj chyba się wdawałem w rozmowę. No cóż. Czy to tutaj było to zadanie w poszukiwaniu zaginionej kopuły? Tak, to była część zadania w poszukiwaniu zaginionej kopuły. Szkoda, bo chciałem jakoś tak te zadania rozdzielać, no ale... Fajnie, żeby się przyjemnie oglądało te rozmowy, które wnoszą tutaj coś do fabuły, są... są fajne. Dandolo, ty gdzie jesteś? O, tu, no. Zawsze w tym słowiańskim przykucu. A możesz dużo dla mnie zrobić, mój Dyoki. Not much news in Ophir about Aurora defeating Abundance. You heard anything? Word is that Green Hope's defeat brought an end to the fighting. Aurora apparently took control of the hydroponic center using militia alongside technomancers to support their army. And at first, Wisdom showed himself a worthy military strategist, using the militia in battle. Such people, properly motivated, can be surprisingly effective. You'd have to bear witness to the poorer classes of Aurora to fully grasp how badly they were mistreated, to fully grasp how much the mere promise of a place in the Council would motivate them to fight, to fully grasp how it helped to deliver quite a blow to Abundance. And while Aurora adopted new strategies, Abundance remained predictable. They had almost no technomancers, since it's becoming harder to find them in Ophir with each passing day. An interesting development, yes? And one that wiped out their army. Yeah, thanks for the info. No i moi drodzy, uzyskaliśmy już pierwsze informacje do wykonania zadania Podziemna Gazeta. Lecimy w następne miejsce, gdzie też to... Czy też to przyjdzie nam realizować kolejne zadanie. Właściwie nie kolejne zadanie, a uzyskiwać kolejne informacje. Spójrzmy na mapę, gdzie też udać się powinniśmy. Mam nadzieję, że nie gdzieś strasznie daleko. Tutaj jest chyba uchodźca, z którym powinienem porozmawiać. Zoolog? Nie, tutaj mam. Uzyskaj od mutantów informacje na temat ucieczki z obozu 19. Chyba musimy zejść na sam dół. I to będzie chyba ten nasz znajomy mutant, z którym rozmawialiśmy poprzednio przy zadaniu odzyskaj łazik. Dobrze, że nam się udało odzyskać ten łazik, ale chyba wybrałem trochę dłuższą drogę. No cóż, tak czasem też się zdarza. Coś czuję, tutaj jeszcze sporo zadań nas czeka, jeśli chodzi o możliwości walki i badania świata na Marsie. I heard some mutants escape from a prisoner camp. You hear anything about that? Hasn't everyone? Not in Ophir, where the news never went public. No, it was only a rumor there. What do you know? I know if Ophir's men hear of it, it will cause trouble for us. For those among us who are still slaves there. It could also give your brothers back there some hope again. And to show them that we are able to rebel and escape? Yes, hope. So I will tell you, for my people, life in camp was hard, to say it lightly. Hard labor during the days, brutality during the nights. The prisoners would take out their frustration of being locked up out on them. The guards and prisoners alike battered them with their frustrations. Then, one day, one of ours struck a guard who was trying to stop him from going to the aid of a brother. After he fled, the guards then stated that if he did not come out, they would execute 10 random mutants. That was the moment the rebellion began. A prisoner from Aurora helped my brothers. With tools, they incited riot. Blood flowed. Many died. Some escaped. But at the start, few thought to flee. At the beginning, they wanted only better lives where they were. It became obvious, though, the repression that would come
would be worse than ever. That the only chance for life was somewhere else. Scum, the mutant who struck the guard, led them to freedom. They escaped without even being chased. The story came directly from Scum. A great speaker. A great hero. Thanks for the information. Mamy już dwa komplety informacji. I teraz nasza droga będzie z powrotem wiodła do Ofiru. Tylko czy w dobrą stronę lecimy? Chyba pomału, tak. Może tędy gdzieś jest wejście na górę? Nie. Czekajcie, bo ja lecę w stronę zupełnie przeciwną. To chyba tędy będzie najbliżej dostać się do naszego Boyera. Naszego statku, którym pożeglujemy do Ofiru. Składu drużyny zmieniać nie będę. Podróżujmy do Ofiru. Zastanawiam się, już powiem wam pomału, które kolejne zadanie powinniśmy wykonać i myślę, że być może następnym zadaniem będzie to zadanie związane z kopułą i z kontaktem z ziemią, tak żeby co jakiś czas na kanale działy się jakieś zadania fabularne. My powinniśmy dostać się w pobliżu kapitan Elizy Major. Poczekajcie, to jest Slums górny poziom. Górny poziom. Tutaj jest chyba wejście. Właśnie się zastanawiam, wiecie. Tak, chyba tędy dostanę bezpośrednio się na giełdę, na górny poziom i będę mógł porozmawiać z kapitan Elizą Major. To ułatwi mi to pozwoli mi nie przebijać się przez slumsy, ale pewnie tutaj przeciwników spotkamy ponownie. Może będziemy sobie mogli darować tutaj tą potyczkę Afiga. Tutaj przecież siedzą. Och, jakiś to jest odegrany kwiatuszku. Podejść, no tu tata cię prądem wyleczy. Teraz które doczeka? Tu przyszli za mną już. Nie prądem. Szalone ty. No, Phobos, przyłóż mu porządnie. Jakoś tak Phobos cię nie korci do walki. Stoisz sobie tutaj, oglądasz. A my tu musimy się tłuc. Dobra, lecimy dalej. Tędy w górę, hop, hyc. Już jesteśmy coraz bliżej. Tu jeszcze czeka nas oczywiście potyczka z żołnierzami, bo przecież jakżeż mogłoby być inaczej. Oni się w tych lokacjach odradzają. Co, rzeczywiście mamy lepszą kontrolę nad nimi. Ciekawe, ilu z nich uda mi się porazić. A mimo wszystko zdążył nas tutaj przyłożyć. Wszyscy już? Wszyscy. Dobra, lecimy dalej. Tutaj szafka, zamek poziomu trzeciego, więc może być coś interesującego w środku. Nie odmówimy sobie. Przepływ koncentracji, metal, skóra i kawałek metalu. Zabieramy i po schodach hop, hyc na górę do kapitan Elizy Major. Tutaj raz, dwa nam się z nią uda porozmawiać. Znam już tą okolicę, bo trochę się po niej pobiegało i polatało. Właściwie przemierzamy te same okolice cały czas. Dobrze, że jest już nowa lokalizacja, bo plaże nie są zbyt duże. Porozmawiajmy z kapitanem Lisą. Captain, good to see you. Rumor has it that the number of soldiers in the barracks is declining. Despite official reasoning that it's downsizing because we're no longer at war.
Unofficially, it's because many of your colleagues have been arrested, and even more replaced. Replaced? By members of the ASC who report directly to him, and now make up half my company, and who should be out watching over the population, but instead spend their time watching over us in support of the Colonel's little power grab. Just saying, if the man decided to mount a coup against the Dowser, not sure there's much we could do to stop him. Okej. Okay. Słuchajcie, mamy już wszystko, więc zastanawiam się, którędy powinniśmy pójść, żeby... Tu jest wejście do świątyni. Ciekawe, czy tędy będziemy mogli się przebić i dostać się do... To może być interesujące. Nie, chyba będziemy... Dobra, wiecie co? Spróbujmy, zobaczymy. Trochę walki nam nie zaszkodzi. Ależ mi przyłożył, patrzcie, i to od razu. Nie chciałbym tutaj zginąć. Rzeczywiście byłoby to niefajne. Zajdziemy go tutaj ładnie od tyłu. Och, ale mnie położył. Mam nadzieję, że nie będziemy daleko zaczynać. Czytajmy ostatnio zapisaną grę. Może rzeczywiście gdzieś tutaj blisko się odrodzimy i jednak nam się uda. Z kapitan Elizą czeka mnie jeszcze raz rozmowa, ale szybciutko ją tutaj pominę. Zapytajmy o oddziały w koszarach. Czyli wiemy już wszystko. Teraz, wiecie co, zapomniałem włączyć sobie tutaj pancerz magnetyczny. Mi się od tarczy. Dobrze, jeden położony. Czy powinniśmy pozbyć się też drugiego. Tym razem poszło dużo lepiej. No i pięknie mi przerwał tutaj przemówienie. Za mało mocy. Nie rzucaj mi tu pułapki. Hej, szaleńcze. Spokojmy naszych członków drużyny, tak żeby mogli nam pomagać. Dobrze, Phobos tutaj przynajmniej. Tym razem pokazał, że potrafi. I na górę. Z kimś tam jeszcze bój toczymy? Nie. To już był tylko jeden żołnierz. Naprawdę jestem ciekaw, czy wtedy będę mógł się dostać do giełdy. Poszło szybko. Co? Chyba niekoniecznie. Może uda się przejść tutaj te worki. No niestety jak na złość. Niestety jak na złość. Przeskoczyć też nie możemy, a szkoda. Ale to też ważna informacja, jeśli chodzi o poruszanie się. Być może wy już grając w Technomancera będziecie wiedzieć, że nie tędy nasza droga wiedzie. Tylko niestety musimy dostać się tam przez slumsy. Ale przecież zaraz, dlaczego ja lecę na giełdę, skoro ja właśnie do slumsów miałem się dostać? Ajajaj. Niepotrzebnie tutaj wyrabiam nadgodziny w tym gameplayu. Ale tak jak mówiłem, no w Technomancera gra się przyjemnie. Tędy ja teraz powinienem pójść. Praktyczny złom, metalowe komponenty, to warto podnieść. O, tu jest miejsce i tutaj do slumsów. Ale najpierw zanim do slumsów, to do kanałów, bo to właśnie w kanałach. Stawię sobie tutaj troszkę wiatrak, bo jednak ciepło wydzielane przez kartę graficzną
970 trochę tutaj męczy. Do slumsów, droga nasza. A gdzie będzie najbliżej do slumsów? Tędy na giełdę. A musimy chyba tędy tak centralnie się przebić. Tutaj będzie możliwe zejście. Tak, tu będzie możliwe zejście, jak widzę po mapie. Więc lecimy. Mam nadzieję, że dużo potyczek nas już po drodze tutaj nie spotka. Chociaż zawsze za otwartymi drzwiami coś na nas będzie tutaj czekało. Tu jest wejście do świątyni Aurory, przez które żeśmy wchodzili. Tak, i tu mamy zejście na dół. Jakżeby inaczej, tutaj super turbo stworki. Kobo, zbierz się już za przyjaciół. Proponuję mi jakąś kawę z buta od tyłu. Coś słodkiego może. Zach, gdzie kopiesz, stworzonko? No, Phobos, dobra, Neisha go skończyła. Lecimy dalej. Tu już żeśmy stwora załatwili. Czy tu jeszcze walka przed nami? Ale może uda się ją pominąć. Tak, dzięki temu będziemy szybciej w slumsach. Dobrze, trochę doświadczenia żeśmy załapali. Awansować na kolejny poziom to nie wstyd, więc korzystajmy, ile wlezie. Czy tutaj jacyś żołnierze? Ale patrzcie, jesteśmy gdzieś blisko, tak? Tak, jesteśmy gdzieś blisko, wyszliśmy tuż w pobliżu, wyszliśmy lokalu. Dobrze, pozytywnie, chwali się. Jedziemy. Już nie przyglądam się na piękne kształty kobiet na Marsie. Prześpijmy się. O to też trzeba dbać. Podobnie jak The Flame in the Flat, musimy dbać o nasze wyspanie. No, jedziemy do tyłu. Neisha, zrób miejsce, dziewczyno. Nie przepychaj się. O, dobrze, że się pojawił, bo już obawiałem się, że nikogo nie ma. Cześć. Dobrze cię widzieć również. So, what did you learn? I was able to get some answers for you. Great. I knew you would. Go on, what did you find? Keep names out of this. We clear? Of course. Our sources are always protected. Go on. According to my source, the army's reducing its troops by 50%, and the official reasons are the rising rates of desertion, the number of technomancer arrests, and the shrinking size of the standing force during peacetime. But she says this doesn't explain everything, as many good officers and soldiers are being let go without reason, and replaced by members of the ASC. In fact, the fear is if the ASC attempted a coup today, the army couldn't stand in the way, because there are too many ASC entrenched in its ranks. That's terrifying. And it's news that'll hit the hearts of people in this city. All the people with soldiers and their families, soldiers who fought hard, now being fired only to make room for spies. What else did you find out? I talked to an expert on corporation politics who had first-hand knowledge about Aurora and us. How do you say abundance lost? Aurora's troops were led by a general named Wisdom, who used technomancers. And apparently they've got a lot more than we do, especially recently. So Abundance arrests and detains you and your brothers, our greatest weapons, and fall because of it. Guess that's karma. But what's more, they rallied the common people, recruited local and national militias who were feverishly motivated by the promise of gaining a voice on Aurora's council. Aurora became the first corporation to empower its people to fight. So while Aurora brought everyone together for the war, strengthening their numbers, Abundance fought weakened, bleeding their ranks, arresting its own technomancers. Our army, well-trained and well-equipped as it is, didn't stand a chance. We lacked the technomancers to lead the charge and the motivation of Aurora's militias to persevere. That's incredible. By giving power to the people, Aurora all but assured its victory.
power of unification is real. And the self-sabotaging nature of our government ruled by paranoia and fear cost us the war. I also talked to a mutant who heard about the camp breakout from the mutant who led it. Fantastic. And? The mutants in that camp were living in hell, day in and day out. They'd finally just had enough. So one day, a guard was beating on a mutant too tired to work. As much as the others pleaded, the guard wouldn't stop. So another mutant stepped in and hit him back. The guards threatened to kill 10 mutants in retaliation. And that lit the fuse. With the help of a prisoner from Aurora, the mutants got their hands on some tools, and the riot started. They weren't trying to escape. They just wanted the abuse to stop. But the way the guards reacted made the mutants fear that it would only get worse. So they got out, led by a mutant named Scum. It's now a bit of a legend among them. And where'd they go? I can't tell you that. Fair enough. You need to protect your sources, right? Another story the people need to hear. It's what happens when you mistreat beasts long enough. Eventually, they'll turn on you. Thanks for all the information. Once I write the articles and get them out there for people to read, I think the people are gonna have a wake-up call about how different the truth is from the propaganda their government's feeding them. Hope it makes a difference. You and me both. But real change has to start with the truth. Hold on. I've got one more thing to ask of you, if I could. One more thing to really make sure we can ignite some change. And what's that? We put our news on the city walls. The man who's been doing it for us lives in the exchange. Getting there, though, has honestly gotten too dangerous for us. So you want me to be your delivery man? A deliverer of truth to those who have been starved of it, yes. If you would do that for us. Yeah, I can do it for you. I'll see you later. See you later, Wally Gator. No, moi drodzy, to jeszcze chyba nie koniec tego zadania. Właściwie chyba zadanie się skończyło. Zobaczę, jak wygląda to w naszym dzienniku. Podziemna gazeta. Przepraszam, tak, musimy zanieść jeszcze tekst twórcy Matryc i w tym celu musimy się udać na giełdę. No, kawałek nas od tej giełdy będzie dzielił, ale to nic dla nas strasznego. Polecimy tam na skrzydłach rewolucji. Ja się tu zakręciłem, chyba mnie ciągnie do alkoholu. Oj, powiem wam, marzy mi się teraz szklanka wody, zapomniałem sobie wziąć coś do picia podczas grania i strasznie suszy. No ale są to rzeczy, których człowiek się uczy przez cały czas. Dobra, może nam się uda tutaj nie walczyć. Po prostu sobie pobiegniemy szybko, sprawnie i powabnie. Na giełdę czas. A tu już mnie zostawcie w spokoju, chłopaki i dziewczyny. Zejdźmy. Tu pewnie nas czeka jeszcze walka. Nie, tu powinno być w miarę spokojnie. Nie, jednak nas czeka. No dobra. Zajmijmy się tutaj. Ach, tarczownik, no. Ach, jednak mnie trafił, no. Udało się przyprądzić im porządnie. Patrzcie, ilu ich się tutaj nabrało. Nie ma tego, czego nie załatwiłoby porządnie zrobione tornado. Lecimy. Lecimy na giełdę, przedzierając się pewnie przez giełdę. Na ofirze czeka nas więcej walki niż tutaj. Nie mam nic przeciwko. Naprawdę nie mam nic przeciwko. Zastanawiam się, czy nie przestawić sobie myszki, grając w Wiedźmina, tak żeby uniki i odskoki były robione właśnie prawym klawiszem myszy, bo domyślnie są przypisane do tego typu wiedźmińskiego i przeszukiwania. Przepraszam. Przeszukiwania pomieszczeń okiem Wiedźmina.
Jeśli się tutaj nie będziemy. Dobrze. A, tu by jeszcze zostało, patrzcie. Nie strzelaj do mnie. Pobez, weź go tam od tyłu. Dobrze. Ach, swędzi mi nos od tych pyłków jakichś dziwnych. Patrzcie, nie mamy. Nie mamy daleko. To dobrze. Zadanie. Don't believe everything the secret police tells you. They're not terrorists, they're paper-pushing idealists. Maybe they've changed. Maybe. Maybe they've been infiltrated by spies from Aurora. You're just being paranoid. If there were really spies from Aurora in town, the secret police would be on top of them. They're not going to waste time on poets and dreamers. Widać, że nastroje w mieście się trochę zmieniają. A my chyba powinniśmy podążać nie w tą stronę. Czy tutaj możemy wejść? Tak. Przegapiłem zupełnie to miejsce i możliwość wspinania się. Gdzie mamy twórcę matyc? Jest tutaj obywatel. Hello. I brought back some articles to hang around your city. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś zasadzka. Tell our mutual friend that soon he will be hanging on every other wall in the city. How are you gonna make that happen? I'll make stencils of the text and then go around the city with volunteers and hit every wall we find. Soon, everyone in Ophir will know the truth. No i dobrze. Mamy. Patrzcie, i nowy poziom, żeśmy łyknęli bardzo fajnie. Zadanie zakończone. Wiecie co, zanim jeszcze rozwinę postać, przyjdę się tutaj po handlarzach w mieście. Zobaczymy, co też tutaj mają dla mnie. Będziemy się wdawać tutaj w rozmowy. Spojrzyjmy towary, tasaki, schematy. Schemat standardowych nagolenników. Schemat ulepszenia standardowej broni, standardowych buław. Standardowych tarcz. To mnie chyba nie bardzo interesuje. Poczekajcie, bo jeszcze nie zobaczyłem, jakąż to broń on ma do zaoferowania. Zaraz sobie zrobimy awans na poziom. Ach, tylko tasak tutaj mamy. Czekajcie, buława, płaski topór, świekowana buława, pałka, ciężki klucz francuski, żelazny młot. To chyba mamy w wyposażeniu. Rur i kostur. A nic szczególnego tutaj żeśmy nie znaleźli. Lecimy w kolejne miejsce, gdzie są handlarze. Zaraz się spotkamy tutaj z Fiorello. Spaghetti Bolognese Fiorello. Wiesz co, potrzeba mi właściwie wszystkiego, tylko ty nie masz, mój drogi, schematów, które mógłbym kupić. Może Fiorello ma jakieś schematy? Hey there, Fiorello. Obejrzyjmy towary u Fiorella. Fiorello ma jakieś schematy ulepszeń standardowych. Standardowe sztylety, standardowa broń, standardowe buławy. Tego chyba nie mam. Wiecie co? Pokupuję wszystkie ulepszenia. W sumie mnie stać. Szkoda, że tych formuł więcej nie ma na ulepszenia. Może będę musiał przejrzeć jednak ofertę. A, tutaj przecież nie było. Muszę obejrzeć towary. No to tylko tutaj kostuj. Karabin snajperski. Ciężka buława, karabin snajperski. Ja tutaj nic kupić nie mogę. Nie, słuchajcie, awansujmy na poziom. Bo ten awans będzie ciekawszy. Mamy tutaj zdolności do rozwinięcia. Moc na poziomie trzecim, oczywiście, że moc na poziomie trzecim rozwijamy. Jakżeż by mogło być inaczej. Teraz kolejne umiejętności. I tu, wiecie co, zastanawiam się nad tworzeniem trzeciego poziomu, tak żebyśmy mieli zamknięte. Nauka też mogłaby być całkiem niezła i przydatna. Eksploracja.
jakoś tak nie bardzo mnie eksploracja ciągnie. Zakończę sobie tworzenie na trzecim poziomie. Tu będziemy mieli już wtedy temat definitywnie zamknięty. A tu co możemy rozwijać? Umiejętność pasywna. Możliwość powalenia przeciwnika ataku kostułem. Tutaj moglibyśmy jeszcze kostuły rozwinąć, ale zastanawiam się, czy tutaj rzeczywiście ten punkt... punkt wydawać. Można by i do berserka kontynuować. Wiecie co? Pomału elektryczna burza. O! Elektryczna burza. Zwiększa obrażenia od ataku o 25%. To jest coś, z czego ja korzystam. I chciałbym mieć to rozwinięte. Słuchajcie. Rozgrywka poszła całkiem nieźle. Ja będę się musiał jeszcze rozejrzeć za tymi schematami, ale to już poza gameplayem, żeby was tutaj nie nudzić prowadzeniem. I słuchajcie, jeśli się podobała, łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół, tak jak mówiłem na początku odcinka, zachęcam do subskrypcji kanału, dajcie znać, co myślicie o tych gameplayach, piszcie pytania, jeśli jakieś macie. I słuchajcie, cześć, do zobaczenia, żółwik, hej.